Wieczne prawo miłości. Przykazanie szóste. Drodzy widzowie, szóste przykazanie zapisane jest w II Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale i 13 wierszu, a brzmi ono następująco. Nie zabijaj. Określenie zabić oznacza agresywny czyn, który doprowadza do śmierci żywej istoty. Jego agresja może być na tyle duża, że śmierć może nastąpić w sposób natychmiastowy, albo na tyle mała, że będzie następowała powoli. Nasze prawo rozróżnia 5 kategorii czynów, które doprowadzają drugiego człowieka do śmierci. Najcięższym przypadkiem jest morderstwo, czyli zaplanowane zabójstwo. Nieco niżej sklasyfikowane jest zabójstwo w afekcie lub też w wyniku prowokacji. Następną kategorią jest zaniedbanie. Czwartą – nieudzielenie pomocy. Piątą – śmierć osoby atakującej, będąca wynikiem samoobrony osoby zaatakowanej. Szóste przykazanie odnosi się do wszystkich wymienionych powyżej kategorii. Jednak jego znaczenie jest znacznie szersze. Spójrzmy, jak wyjaśniają to niektóre historie biblijne opowiedziane przez Jezusa. Pierwszą z nich jest przypowieść o marnotrawnym synu. Oto pewien syn, który odziedziczył majątek ojca, opuścił dom rodzinny i roztrwonił cały majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Gdy znalazł się na życiowym dnie, to w końcu uświadomił sobie swoje nędzne położenie. Zrozumiał, że w tej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem będzie powrót do ojca, którego wcześniej tak bardzo zawiódł. Pomimo nagannego postępowania, ojciec okazał mu miłosierdzie i przyjął go z powrotem do domu. Gdyby tego nie uczynił, to prawdopodobnie przyczyniłby się do jego śmierci, gdyż dla zdesperowanego syna ojciec stanowił jedyną nadzieję na życie. Tak więc to miłosierdzie kochającego ojca uratowało zrozpaczonego syna przed niechybną śmiercią. Zatem ta historia pokazuje nam, że sednem szóstego przykazania jest miłosierdzie. Kolejną przypowieść Jezusa znajdziemy w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jest to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Mówi ona o człowieku, który napadnięty przez bandytów leżał ciężko ranny na poboczu drogi. Obok na pół umarłego człowieka przeszło dwóch duchownych, którzy nie udzielili mu najmniejszej pomocy. Pomimo tego, że był to kapłan i lewita, to jednak osoby te w ogóle nie rozumiały sedna szóstego przykazania. Były całkowicie przekonane o słuszności swojej postawy i nie odczuwały żadnego poczucia winy. Dlatego też poprzez tę historię Jezus chciał im uświadomić błędne myślenie oraz wzbudzić w nich poczucie winy. I to pomimo tego, że żaden z nich nie skrzywdził owego pobitego mężczyzny. W końcu przechodził tą drogą jakiś Samarytanin. Nie dbając o własne bezpieczeństwo, zajął się rannym człowiekiem i zawiózł go do pobliskiej gospody. Tam się nim zaopiekował i wyjmując pieniądze z własnej sakiewki, zapłacił za jego pobyt oraz dalsze leczenie. W ten sposób uratował go od pewnej śmierci. Przechodzący wcześniej duchowni poprzez nieudzielenie potrzebującemu pomocy omal nie doprowadzili go do śmierci. Zatem także i w tym przypadku miłosierdzie jednego człowieka uratowało od śmierci drugiego, tego, który potrzebował pomocy. Każdy, kto postępuje zgodnie z duchem i literą szóstego przykazania, odzwierciedla charakter Jezusa, o którym Biblia mówi, że czciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Każdy człowiek, który doświadczył w swoim życiu nowonarodzenia i odnowienia, jest żywym przykładem Bożego miłosierdzia. Bóg w swoim słowie obiecał: i dam wam nowe serce i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.
und euch ein fleischernes Herz geben. Każdy, kto doświadczył tego rodzaju przemiany, ten będzie w stanie przestrzegać nie tylko litery szóstego przykazania, ale również jego ducha. Człowiek, który pielęgnuje w swoim sercu nienawiść, może do pewnego stopnia kontrolować swoje zachowanie i nikogo nie zabić. Jednak jego postawa będzie motywowana obawą przed czekającą go karą. I chociaż dzięki temu nikomu nie wyrządzi żadnej krzywdy, to jednak tego rodzaju motywacja jest daleka od prawdziwego wypełniania szóstego przykazania. To samo dotyczy także tych, którzy odmawiają osobom potrzebującym udzielenia im życiowej pomocy, albo wyrządzają im szkodę lub znieważają. Wszystkie te osoby przestępują szóste przykazanie, zwane przykazaniem litości, i potrzebują zmiany sposobu myślenia. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, wierszu 21 i 22, Jezus mówi o głębokim znaczeniu tego przykazania. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd? A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu: racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł: głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Apostoł Jan także potwierdza, że nienawiść jest traktowana przez Boga na równi z zabójstwem. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Szóste przykazanie może być przestępowane jeszcze w inny sposób. Jeżeli powiem do bezbożnego: na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Jednak tego rodzaju misja wymaga dużej odwagi i wrażliwości. I tylko Duch Święty może nas pouczyć, co mamy zrobić w takich sytuacjach. Ale jest jeszcze inny sposób doprowadzenia do śmierci, a jest nim niewłaściwe traktowanie własnego ciała. Niezdrowy styl życia może być przyczyną wielu chorób, a nawet przedwczesnej śmierci. Szóstym przykazaniem powiązane są także inne przykazania. Jeżeli na przykład ktoś nie przestrzega piątego przykazania i swym zachowaniem sprawia ból i cierpienie rodzicom, to w ten sposób może przyczynić się do ich choroby, a nawet śmierci. Zatem łamanie piątego przykazania może pośrednio doprowadzić do śmierci kochających nas rodziców. Podobna sytuacja może także mieć miejsce w przypadku nieprzestrzegania siódmego przykazania, którego zadaniem jest ochrona związku małżeńskiego. Dopuszczenie się zdrady przez jednego z małżonków może mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie tego, który był wierny małżeńskiej przysiędze. Osoba taka może cierpieć na bezsenność, utratę apetytu, a nawet mogą się pojawić u niej myśli samobójcze. Jeżeli to wszystko doprowadzi ją do przedwczesnej śmierci, to odpowiedzialność za nią spadnie na osobę, która dopuściła się cudzołóstwa. Te same konsekwencje pośredniego zabójstwa mogą także wystąpić w przypadku nieprzestrzegania przykazania 8-9. Utrata majątku lub dobrego imienia może doprowadzić kogoś do tak beznadziejnego stanu, że będzie gotów odebrać sobie życie. Osoba, która w stosunku do drugiego człowieka dopuściła się wyżej wymienionych zachowań, musi się liczyć z koniecznością poniesienia konsekwencji swoich czynów. Pismo Święte mówi, że nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas musiał stanąć przed sądem. Dlatego też wskazuje nam sposób, dzięki któremu zamiast odbierać
odbierać komuś życie, możemy je czynić jeszcze bardziej szczęśliwszym. A to wszystko dzięki okazanemu drugiemu człowiekowi miłosierdziu. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki, świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Tak więc ten, który wierzy Jezusowi, nie tylko może czynić dobro, ale naprawdę je czyni. Boży Duch daje mu potrzebne do tego zrozumienie i siłę. Dla takich osób szóste przykazanie staje się wspaniałą obietnicą. Synu mój, daj mi swoje serce, a nie będziesz zabijać. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.